Problemem jest to, że powinno być tak, że ten mechanizm tworzenia tej ceny, która będzie limitem, czyli tego wyznacznika dopłaty NFZ-u, powinien być transparentny, żebyśmy my, jako producenci, mogli zareagować właśnie to, o czym pani mówi, obniżając tamtą cenę, jeśli się da, tego droższego leku, zmniejszając dopłatę pacjenta, albo przynajmniej pacjent powinien mieć świadomość, że nastąpi zmiana i on może zmienić lek na ten z mniejszą dopłatą.